Odpowiedź na pytanie dotyczące tematu wolnej woli. Wolna wola. Co to w ogóle jest wolna wola? Wolna wola człowieka, a posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi. Przekonanie o istotnej roli wolnej woli człowieka wciąż wzbudza ożywioną dyskusję i zdobywa zwolenników wśród chrześcijan, choć to nic innego jak karmienie ambicji i złudzeń, że naturalny człowiek nie jest do końca zepsuty. Chciałbym pokazać Wam, drodzy bracia i siostry, bo jest to skierowane do wierzących, jak takie przekonanie wypacza całkiem sedno chrześcijańskiego życia. Wszyscy, którzy nie doświadczyli głębokiego przekonania o grzechu lub odnoszą je tylko do grzechów wielkich i widocznych, mniej lub bardziej dają wiarę takiej iluzji. Dogmat o wolnej woli stanowi podstawę wszystkich filozofów oraz logików powołujących się na rozum, jak również szerzy się wśród części chrześcijan, zwolenników Wesleya. Jan Wesley żył w latach 1703-1791. Był to ksiądz anglikański, którego nauki stanowią podstawę metodyzmu. Wracając do tematu. Chrystus, Pan Jezus Chrystus, Chrystus przyszedł ocalić tych, którzy byli zgubieni, a to znaczy, że człowiek nie mógł ocalić się sam, posługując się swoją wolną wolą. Widzimy to w jego podobieństwie o, po pierwsze, zgubionej monecie. Zgubiona moneta nie mogła dać się znaleźć kobiecie, która ją poszukiwała. Zgubioną monetą jest właśnie grzesznik, który nic nie może zrobić, aby zostać znaleziony. Chrystus przyszedł ocalić tych, którzy byli zgubieni. A to znaczy, że człowiek nie mógł ocalić się sam, posługując swoją wolną wolą. Tutaj polecam wydaną dawno temu taką broszurkę Zgubiony i znaleziony Artura W. Pinka. I myślę, że warto sobie ją wziąć na warsztat. Była wydana przez chrześcijańską misję do studentów. I tutaj pokazałem Wam adres. Kto chce, niech tam napisze. Być może jeszcze jakieś egzemplarze są. Więc Chrystus przyszedł ocalić tych, którzy byli zgubieni, a to znaczy, że człowiek nie mógł ratować się sam, używając swojej własnej woli. Nie mógł. Z pewnością nie Bóg stanął mu na przeszkodzie. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Fakt, że Bóg sięga po wszystkie możliwe sposoby i środki, aby odzyskać ludzkie serce, dowodzi, że człowiek nie miał żadnych środków. A skoro żadnych, to znaczy, że ludzkie serce jest tak zepsute, a wola tak Bogu przeciwna, że człowiek nie jest w stanie sam porzucić grzechu. Chciałbym tu pominąć kwestię, w jakim stopniu zachęca człowieka do grzechu sam diabeł. Bo tutaj jest to zazwyczaj przeakcentowywane. Nawet jest taka ilustracja, anegdota, że stoi, oczywiście wymyślona anegdota religijna, nic z tego, co tu powiem w tej anegdocie, nie miało prawa się zdarzyć. Chodzi tylko o ilustrację anegdotyczną tego, jak się przeakcentowuje działania diabelskie. Więc idzie sobie człowiek i mija kościół. I patrzy, a u drzwi kościoła stoi diabeł i płacze.
I strasznie płacze i nie daje się pocieszyć. No i ten przechodzeń pyta, czemu tak płaczesz? A diabeł na to. No posłuchaj, co oni tam o mnie mówią. A przecież to wszystko to oni sami robią. Koniec anegdoty. Wracamy do poważnego tematu. Więc skoro człowiek nie miał żadnych środków, to znaczy, że ludzkie serce jest tak zepsute, a wola tak Bogu przeciwna, że człowiek nie jest w stanie sam porzucić grzechu. Chciałbym to wyraźnie podkreślić, że Bóg sięga po wszystkie możliwe sposoby i środki, aby odzyskać ludzkie serce. Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Ale fakt, że Bóg sięga po wszystkie możliwe sposoby i środki, aby odzyskać ludzkie serce, jest dowodem, że człowiek nie ma żadnych środków. A skoro człowiek nie ma żadnych środków, to znaczy, że ludzkie serce jest tak zepsute, a wola Bogu tak przeciwna, że człowiek nie jest w stanie sam porzucić grzechu. Skoro więc tak się rzeczy mają, za sprawą wolnej woli człowieka, to można uznać, że w pełni z niej człowiek skorzystał. Postawmy zatem pytanie, albo w zasadzie twierdzenie. Postawię zatem takie twierdzenie i postawmy je razem. Postawmy tezę, że w wyniku panowania grzechu, którego niewoli pozostaje człowiek, nie może człowiek sam się wyratować z tego położenia, posługując się swoją wolną wolą. Choćby i pochwalał, a nawet uznawał wartość tego, co dobre. Więc czy ta wola jest w istocie wolna? Człowiek nie jest również uległy wobec prawa, nawet gdyby chciał być uległy. Nie jest w stanie. Czy więc może podobać się Bogu? Chciałbym dotknąć samego sedna pytania o charakter przemiany człowieka wierzącego w Chrystusa, który otrzymuje zbawienie. Jak wiemy, zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, tylko na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Zawołanie apostołów, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, jest kluczowym dowodem w tej sprawie. Chciałbym zatem umiejscowić w naszym rozważaniu, dotknąć samego centrum, samego sedna, samego środka zagadnienia, pytania o charakter przemiany człowieka wierzącego w Chrystusa, Jezusa, Pana, który otrzymuje od Pana Jezusa Chrystusa zbawienie, ratunek. Czy to stara natura człowieka wskutek, w cudzysłowie, obróbki poprzez wskazówki i pouczenie zostaje uświęcona, czy inaczej? Człowiek otrzymuje nową naturę przez to? No więc odpowiedź na to pytanie, czy to stara natura człowieka wskutek obróbki przez wskazówki i pouczenie zostaje uświęcona, czy inaczej? Człowiek otrzymuje nową naturę, no to tutaj odpowiedź nasuwa się sama. Ludzkie zabiegi nic tu nie pomogą. Współcześnie ludzie nie zaprzeczają ani nie odrzucają chrześcijaństwa co do zasady. Przeciwnie, Chrystus uznawany jest za postać świętą i natchnioną. No, najwyżej kwestią sporną może być w jakimś stopniu w porównaniu do innych. Dzisiaj ludziom trudno jest przyjąć prawdę, że Jezus jako osoba przywraca na powrót, ustanawia pozycję człowieka wobec Boga jako Bożego dziecka. W nauczaniu Wesleya ta prawda jest pomijana. Wskazuje się raczej na rolę odczucia pod wpływem wiary. Człowiek ma odczuć, zdaniem Wesleya, że bez Chrystusa jest zgubiony i to według wesleyowskiej nauki jest podstawą zbawienia. W swoim nauczaniu zwolennicy Wesleya łączą działanie łaski
z zaufaniem w ludzkie możliwości, a to tylko wprowadza zamęt w nauczaniu i powstrzymuje człowieka przed obrazem swojej kompletnej ruiny i całkowitego upadku. Natomiast ja przez Słowo Boże widzę i rozpoznaję w sobie całkowitą ruinę. Widzę, że krzyż jest ostatecznością, po którą sięgnął Bóg, aby zdobyć ludzkie serce, i przekonuje mnie to, że w żaden inny sposób nie było to możliwe. Bóg wyczerpał wszystkie możliwości. Człowiek okazał się tak podły i niegodziwy, że nie wchodziły w grę żadne środki naprawcze. Krzyż Chrystusa potępia człowieka, grzech w ciele. Dokonanie się tego potępienia, przez które przeszedł jeden człowiek, czyli Chrystus, jeden człowiek, czyli Chrystus Jezus, jest całkowitym zbawieniem. Tak, dokonanie się tego potępienia grzechu w ciele, przez które przeszedł jeden człowiek, Chrystus Jezus, jest całkowitym zbawieniem dla wszystkich, którzy wierzą. Potępienie i sąd nad grzechem dokonały się, a w zmartwychwstaniu popłynęło życie. Odtąd w Panu Jezusie Chrystusie umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga. Odkupienie traci swą moc w naszym życiu, gdy ulegamy różnym pomysłom starego człowieka na uszlachetnienie upadłej natury i poprawienie jej moralnej kondycji. Tymczasem odkupienie dokonało się przez ukończenie dzieła kogoś innego. Tak, odkupienie dokonało się przez ukończone dzieło Chrystusa Jezusa Pana, przez ukończone dzieło kogoś innego niż zbawiamy. To jest istota chrześcijaństwa. Śmierć starego człowieka i jego sprawiedliwe potępienie, następnie odkupienie dokonane całkowicie w Chrystusie i nowe, wieczne życie, które popłynęło z nieba w Jego błogosławionej osobie Pana Jezusa Chrystusa. Jest nam udzielane poprzez Jego, Chrystusa Jezusa, Słowo. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Jeszcze słowo o arminianizmie. Arminianizm, a raczej pelagianizm, łudzi możliwością wyborów, dzięki którym człowiek udoskonala się w zależności od tego, co wybiera. Arminianizm to tendencja teologiczna w kalwinizmie, który jest katolicyzmem, jak Jan Kalwin sam się określał, że on jest katolikiem, katolicyzmem. I jest to też ruch, ten kalwinizm, ruch religijny z przełomu XVI i XVII wieku, ten właśnie arminianizm, który wiąże się z działalnością Jakuba Hermanssona, znanego bardziej jako Jakobus Arminius. I arminianizm, a raczej pelagianizm, łudzi możliwością wyborów, dzięki którym człowiek udoskonala się w zależności od tego, co wybiera. Pierwszy fałszywy krok bez łaski zaważy dotkliwie o wszystkich kolejnych. Jestem przekonany i wierzę, że powinniśmy trwać w Słowie Bożym. Nawet z filozoficznego i moralnego punktu widzenia wolna wola to fałszywa i wręcz absurdalna teoria. Wolna wola jest stanem grzechu, a człowiek, będąc poza tym, co dobre, nie powinien być nakłaniany do ciągłych wyborów i stawiany pod ich presją, lecz w posłuszeństwie Bogu cieszyć się życiem pełnym pokoju. Jeśli musi wciąż dobro wybierać, to znaczy, że wciąż nie posiada go w sobie. Wciąż musi zmagać się z wyborem, a w rzeczywistości ma skłonność do złego. Jakim jest okrucieństwem nakładać na człowieka obowiązek wyboru, podczas gdy on opowiedział się już za złem?
Ponadto, wybierając, musiałby spełnić warunek całkowitej neutralności. W przeciwnym razie już wybrał. Warunek neutralności jest konieczny. A jeśli już byłby spełniony, pozostaje jeszcze motyw, który zdecydowałby o wyborze. Motywu jednak osoba neutralna nie posiada. Wracamy więc do punktu wyjścia. Człowiek dokonał już wyboru. Ktoś gdzieś słusznie zauważył, że człowiek ma jeszcze sumienie. Sumienie. Jednak to wola i namiętności ostatecznie nami kierują. Człowiek cieszył się wolnością i dobrem w rajskim Eden. Kiedy posłużył się wolną wolą, wybrał grzech. Zostawić człowieka jego wolnej woli, podczas gdy z natury jest skłonny do zła, byłoby prawdziwym okrucieństwem. Bóg zostawia człowiekowi tylko jeden wybór, aby mógł przyznać sumieniu, że nie ma w sobie ani dobra, ani Boga. Dobrze jest, gdy ludzie wierzą, że Bóg umiłował świat, ale jeśli nie wierzą, że człowiek jest całkowicie i beznadziejnie zdeprawowany, bez żadnych szans korekty czy naprawy, wówczas błądzą. Nie poznają ani siebie, ani Boga. Nasz Pan zbliża się i czas Jego przyjścia się zbliża i czas tego świata dobiega końca. Co za błogosławieństwo! Oby Bóg zastał nas czuwających z jedną tylko najdroższą myślą o cudownym Zbawicielu. Zatem uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Masz tylko i wyłącznie jeden, jedyny możliwy wybór. Jezus Chrystus.